Ostatnią niedzielę mieszkańcy Sączowa wzięli udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki. Głosowanie zarządził wojewoda śląski w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jerzego Chwały. O reprezentację sołectwa w Radzie ubiegało się dwóch kandydatów. Bartłomiej Elsner, reprezentujący Komitet Wyborczy Klubu Sportowego Płomień oraz Szczepan Michalak, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Strażak. W walce o głosy mieszkańców lepszy okazał się Bartłomiej Elsner – który zdobył 203 głosy. Na szczepana Michalaka postanowiło oddać swój głos 106 osób. Frekwencja podczas niedzielnych wyborów uzupełniających wyniosła ponad 27%.